już w najbliższy weekend, czyli 23 i 24 marca w tego Arena odbędą się Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w judo. No i jest ze mną pięciokrotny już medalista tych Mistrzostw Polski i nie tylko tych mistrzostw, bo również załapałeś się na brązowy medal w Mistrzostwach Seniorów, tak? Dokładnie. I twoje największe marzenie, no to zawody w Los Angeles w 2028 roku, ale zanim Zanim tam dotrzesz i zanim dotarłeś do tego miejsca, w którym już w tej chwili jesteś, czyli już jesteś wielokrotnym medalistą, to musiało cię to kosztować bardzo wiele wyrzeczeń, determinacji, żeby no, dojść do tego momentu, bo jednak każdy sport wymaga bardzo dużo pracy. Jak to u ciebie wyglądało? Jak to wspominasz, te same początki swoich treningów? Z te same początki no, to było głównie zabawa. Przyszedłem na treningi głównie z zabawy i z nudów. E, zacząłem trenować u mojego trenera e, Kozdrasia. Bardzo dobrze wspominam swoje początki z judo. Były one, no właśnie tak jak mówiłem, mocno zabawowe, ale wprowadzały one w ten profesjonalny poziom judo. No dobra, ile kontuzji już zaliczyłeś w międzyczasie, i e, e, jak na przykład e, znosiłeś te momenty, kiedy wszyscy nastolatkowie inni szli na przykład na jakąś imprezę, a ty wiedziałeś, że masz zawody i musisz po prostu e, zapiąć ten czarny pas, e, no i e, wypocząć, przygotować się do nich? No, kontuzji było nie do zliczenia. Są one nieodzłocznym nie częścią tego sportu. A z wyrzeczeniami, no to po prostu są. Nie są one najłatwiejsze, ale no właśnie tak jak pani powiedziała, trzeba zapiąć ten pas i robić swoje. Który moment w twojej już całkiem długiej karierze, jeśli chodzi o tych juniorów, no bo zaczynałeś w podstawówce, był takim najfajniejszym momentem, a który był takim momentem, że na przykład pomyślałeś sobie być może, że a chciałbyś już to zostawić? No, to jak byłem młodszy, to było kilka kryzysów, że na Judo już nie chciałem przychodzić, lecz no, przestawałem nawet na chwilę, to był tydzień i zaczynałem tęsknić i wracałem zaraz po powrotem, A taki najlepszy, no to myślę, że jest teraz, bo dużo jest zwycięstw, dużo jest treningów. No, mam bardzo fajnych kolegów na Judo, na Judo w Opolu, na Judo w całej Polsce, więc gdzie jest teraz, bardzo mi się podoba. Ile musisz trenować, i jak wygląda taki no, dzień takiego zawodnika jak ty? No, trenuję dość dużo. Rano chodzę na treningi siłowe, na siłownię albo z indywidualnym z trenerem, a wieczorem codziennie jest trening na macie, więc trochę tych treningów jest. W weekendy często są wyjazdy w tygodniu zresztą też. No, i trochę tych treningów właśnie jest. Jest jakaś specjalna dieta? Jak to wygląda w judo? Czy też musicie trzymać formę, wagę odpowiednią? Jak to wygląda? E, tak, mam, startuję w wadze do 81 kg, więc na co dzień utrzymuję wagę 85, tak staram się, a do zawodów muszę ważyć właśnie 81 kg na wadze. E, no i jak to z tymi marzeniami? Dlaczego akurat Los Angeles i dlaczego te zawody w 2028 roku? O, są to igrzyska olimpijskie, to od małego były moje, e, moje naj, moim największym marzeniem, a Los Angeles, no bo jestem bliżej, dlatego na te się nie udało, jeszcze jestem trochę daleko, ale 4 lata to jest dobry e, okres czasu, żeby być właśnie tam na szczycie. A który medal Cię najbardziej cieszył? E, na pewno Mistrzostwo Polski, bo jednak jest to ten, jakby próg, który jakby pokazuje, że jestem najlepszy, ale wszystkie międzynarodowe medale przybliżają mnie w każdym, jakby każdy to jest, każdy stopień bliżej właśnie tej olimpiady. A czy jest duża różnica między zawodami, mistrzostwami Polski, a tymi międzynarodowymi zawodami, no bo ty masz już różne nacje, różne narodowości, różne być może też inne techniki walki? Tak, dokładnie jest Dużo różnych jakby stylów walki, inaczej się biją na wschodzie, inaczej się biją Azjaci, inaczej się biją na zachodzie, to jest właśnie całkowicie inaczej. No niektóre mi bardziej odpowiadają, niektóre mniej, ale no z wszystkimi trzeba wygrać. No czyli na te mistrzostwa najbliższe, które są już teraz w ten weekend, masz plan, żeby wyjść z jakimś medalem? No zdecydowanie, nie będzie złota, będę zawiedzony, ale każdy ma plecy, więc dużo może się zdarzyć. Wspólnie z Fabio Tarkowskim zapraszamy Państwa już w ten weekend do Stegu Arena na Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Judo, gdzie na pewno nie zabraknie młodych talentów, dużo adrenaliny i pięknej, mam nadzieję, czystej walki w fantastycznym sporcie Judo. Zapraszamy serdecznie.